RTX on w Quake'u dodano. Gdzie są te promienie? Tutaj są cienie jakieś. Czy to będzie rozświetlać też całe pomieszczenie? Czy to już jest on? Dobra, musimy zobaczyć. No i tu są. Widzicie? O kurde, co to się stało? No dobra, leżeć. Nie denerwuj mnie. No jest, faktycznie. Zobaczcie, że jak tak przelatuje po prostu ten pocisk. Ale z czego ja strzelam? Ja tam nie pamiętam za bardzo tego Quake'a. Weźmiemy sobie apteczkę jakąś. O, zobaczcie, że jest jasno. To można sobie ustawić, żeby to było ciemniej. Co to jest? O, dobra. Walę im po oczach. Welcome to Quake 2 Arena. O, tutaj jakieś napisy są. O ty gnoju. Ja się kiedyś bałem tej gry strasznie, jak byłem młody. Tych potworów. Potrzebujemy amunicję. Sprawdźmy, gdzie są jeszcze te cienie. O Jezu. No tutaj na przykład widać. Słońce pada. Tu się dzieje. Tylko, że to równie dobrze można zrobić bez RTX-a, na przykład, że słońce pada, prawda? To bardziej chodzi o to, że mamy podczas strzałów flara generalnie oświetla, prawda? W czasie rzeczywistym. Musimy iść do ciemniejszego pomieszczenia, bo wtedy to będzie bardziej widoczne. Iść do ciemnej dziury na początku poziomu? Mogę się cofnąć? Woda jest. Patrzcie. Zrobiona woda jest. Odpowiednio. Woda jak w Sea of Thieves. No, dzieje się. Zaraz spali mi się RTX. Bo takie tutaj wymagające obliczenia są. No, RTX-a się nie kupuje z powodu Quake'a, żeby miał RTX. Tylko się kupuje, żeby mieć wydajną kartę do wszystkich nowych tytułów. A nie, żeby grać, wiesz. To jest jako ciekawostka, no.
Ktoś stwierdził, że to włączy i zrobi to, no i zrobił, no i tyle. Cicho tam. Communication. Dzięki sieciom neuronowym. Tak. Ty, jak to jest? Czy ja kiedyś lepszą broń zdobędę? O, w końcu. Dobra. Uga, uga? Kto to uga, uga? O, to uga, uga, grubasy. Dobra. O kurwa, do wody wpadłem. Ta broń nie wydaje w ogóle żadnego efektu takiego ognia, więc... Ooooo! Dzieje się. Shotgun. Nie! Znowu do wody wpadłem. Nie, to muszę wyjść. Pójdzie ci ta giera na 722 MHz od Intela, no to mocasz. Nie no, to już są bardzo mocne rzeczy. Jak to zrobić? Tutaj trzeba się dostać. A jak tam się dostać? Tamtędy? O! O, przepraszam. Gdzie one się otwierają? Może do tunelu trzeba iść? To. Ale ładnie to wygląda, zobaczcie, jest odbicia tu są. Widzicie te odbicia? Stara gra, no przecież to jest nie do zrobienia, coś takiego, wiecie, w kiedyś tam, nie? Żeby to tak działało, żeby była odbicia tutaj w czasie rzeczywistym i tak dalej. No ładnie to wygląda, no takie niby bajery, bo to jest taka głupota, że to trzeba się zatrzymać i wtedy to zobaczyć, ale faktycznie, no. Tak, to jest RTX on. Yeah.
kurde, bydlaki jakieś. Zginę z gra. Jaka jest różnica? No to macie już, czekaj. To macie, a bo chcecie zobaczyć różnicę. Dobra, no to faktycznie, no to wam pokażę tutaj jaka jest różnica. Tak. Na przykład. To jest pierwsze. Czekaj, zaraz zobaczycie ten. No w tamtą stronę to działa szybko, w tą to RTX długo. O. Są tacy, co uważają, że na przykład taka zmiana jest, że nie, że wolą starszą wersję. Owszem. Możecie tak uważać i jak najbardziej, każdy ma do tego prawo. Bo każdy powinien sobie po prostu grać w takich ustawieniach, jakie mu się podobają, a nie jakie mu na przykład ktoś mówi, że są fajne. Te psy, nie wierzę, te psy to są masakra. Jak ja mam z tymi psami coś cokolwiek zrobić tutaj? Ta gra jest lepsza od 99% strzelanek, no bo ona jest grywalna po prostu. Po prostu wszystko działa dobrze, nie? Jest to takie przyjemne, po prostu takie strzelanko. No jak widzicie, ginę parę razy, bo nie jestem super kurde quake'owym wyjadaczem. No i dobrze. Co? Wersję Steam tej gierki można zmodować na RTX On? Tak. Właśnie ja mam wersję Steamową. W ogóle macie darmową wersję, bo dodali darmową wersję RTX. I o, tam są pierwsze trzy poziomy są za darmo. Możecie sobie przetestować. A gra kosztuje na Steamie chyba 18 zł. Jak chcecie, to potem tylko dokupujecie pełną wersję. O, to jest taka ciekawostka, patrzcie, ja wam teraz pokażę miejsce, gdzie będzie bardziej widoczny ten RTX-ik, ten Ray Tracing, bo RTX to jest co innego niż Ray Tracing. W sensie, mówi się, że czy jest tu RTX, a RTX-em jest karta, DXR to jest, Dynamic. O, czekajcie.
dynamicznie. No i patrzcie, i teraz sprawdźmy, jak to wyglądało poprzednio, nie? Tu akurat nie wiem, czy to będzie super jakoś widać, bo tu jest po prostu otwarta przestrzeń. No tutaj ogień, jak widzicie, rozświetlił. No gdzie oni są? Duży to. Dobra. Aha, on też ma włączone, nie? Do GTX-ów też ma? Do GTX-ów włączyli też? Tak, ten ray tracing w tym Quake'u? Nie, no ty sobie żartujesz, nie będziesz miał tutaj PS-ów, bo ta gra jest stara. Jak tam wskoczyć? Trzeba się wysadzić, że tak powiem, na beczce. Nie, trzeba od góry jakoś. What? Zobaczmy, jak tutaj teraz wygląda. Jak przejdziemy. Nie będziemy przechodzić tego w nieskończoność. No, paradoksalnie tu jest jaśniej, znaczy jaśniej, no bo to tak działa, że w niektórych pomieszczeniach jest jaśniej, w niektórych ciemniej. Tam po prostu, jeżeli źródło światła jest daleko od naszego miejsca, naszej postaci, no to będzie po prostu inaczej. No i nie ma cieni po prostu też, nie? Chociaż tu niby jest jakiś cień taki oszukany. No. I tu są jeszcze opcje jakieś, poczekajcie. Vertical sync, no, FPS, field of view, resolution scale, export brightness, czyli to sobie samemu można ustawić. Multi GPU support. A, global illumination. Hi. Dobra. Zwalmy to. No, sprawdź. Już działa, tak, także można testować, można sprawdzać. Ciekaw jestem, jak długą grą jest Quake 2. Żeby go przejść na przykład. Zginęliśmy, dobra. No to tyle, no, przetestowaliśmy, działa, to wygląda spoko.